Cześć, przedstawiam Wam filmik, w którym ukazuję problemy, tak mi się wydaje, młodzieży w Waszym wieku, tylko że 30 lat temu dzieje, że świat wyszedł tylko i wyłącznie na lepsze przez te 30 lat. Powiedzieć o krzywdzie, jaka jest wyrządzana młodym ludziom, młodym umysłom media poprzez całą piątą władzę, która manipuluje bodźcami tym, co do nas napływa w ten sposób, że czujemy się winni temu, jak wyglądamy. Czujemy, że coś jest nie tak. W momencie zbrodni to 14,5-centymetrowy nóż w rękach chorego psychicznie kryminalisty, który niedawno wyszedł z więzienia. Czekał na 20, zaatakował niespodziewanie i błyskawicznie. Paweł Adamowicz nie bronił się, został ciężko zraniony w brzuch i okolice serca. Chciałabym pokazać, jak to życie wygląda z mojej perspektywy. To całe otoczenie, cała społeczność i trochę tego, co nam się w tej głowie rodzi. Chciałabym pokazać trochę, jak zagłuszamy sobie to, co jest trudne, a jest dużo trudnych rzeczy. I wydaje mi się, że to nie jest nasza sposobność, że sobie zagłuszamy, bo jesteśmy takim pokoleniem, czy głupim pokoleniem. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że jesteśmy tak nauczeni. Oglądamy wiadomości, w których wiadomość o kataklizmie jest przepleciona wiadomością o, nie wiem, błahych sprawach. Też staramy się to bagatelizować. Mam wrażenie, że tyle się mówi o wolności słowa, o wolności opinii, a kiedy już masz tą opinię, to szukana jest obraza w niej, szukany jest jakiś atak. Mimo, że wcale nie masz tego na myśli, to jest po prostu twoja opinia, ale zawsze jest odbierane, zawsze będzie przez kogoś odebrane jako atak. Wydaje mi się, że trochę się zgubiliśmy w tym wszystkim. Mamy potrzebę jako świat, jako społeczeństwo. Zamiast skupić się na pomocy innym, to my to zagłuszamy. O czym ja mówię, w idealny sposób jest ukazane w serii Black Mirror. Teoretycznie serial jest uważany za opowiadający o przyszłości naszej, tragicznej, kiedy mi się wydaje, że to jest po prostu hiperbola tego, co się teraz z nami dzieje, bo wszystkie rzeczy w Black Mirror są, oprócz technologii, wyglądają jakby były dzisiaj. I wydaje mi się, że po prostu to ma nam pokazać, jak bardzo jesteśmy kontrolowani przez siły wyższe, którą jest technologia, może być też coś innego, o czym w ogóle pojęcia nie mamy. There's sorrow. Pain. Don't kill it. I'm with it, the joy you felt. Dziękuję bardzo za tą chwilę uwagi i życzę Wam wszystkiego co najlepsze.